Chciałem na wstępie wyjaśnić, co się kryje pod pojęciem, co się powinno kryć pod pojęciem agroturystyka. Ustawodawca zakładał, że jest część gospodarstw, która nie ma szans na utrzymanie się tylko i wyłącznie z rolnictwa i umożliwił, jak gdyby tym gospodarstwom nieopodatkowaną działalność turystyczną z wieloma zastrzeżeniami, że to ma być działalność realizowana własnymi siłami na terenie własnego, żywego gospodarstwa rolniczego, że ma być dopuszczona określona ilość pokoi gościnnych, ilość gości i tak dalej. Natomiast, jak to się czasem zdarza, intencje ustawodawcy są często zmieniane albo przez urzędników, którzy bardzo by chcieli, żeby wszystko w tym kraju było opodatkowane, agroturystyka też, albo w pewnej mierze przez takie, powiedziałbym, nie do końca uczciwe zachowanie samych gospodarstw agroturystycznych, które posiadają, załóżmy, 1 hektar gruntów, wybudują basen, korty tenisowe, sale bilardowe i uważają, że jest to agroturystyka, ale to jest zupełnie inny świat. My natomiast jesteśmy bardzo klasycznym gospodarstwem agroturystycznym. Między innymi budynek, w którym prowadzimy rozmowę, to była dawna chlewnia, w której było 100 świń, ponieważ ta skala produkcji była nieopłacalna, nie mówiąc o tym, że w otulinie Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego no, nie mieściła się, że tak powiem. Zlikwidowaliśmy tą hodowlę i tą całą substancję, że tak powiem, jaką żeśmy wybudowali, budynki i otoczenie, adaptowaliśmy dla celów turystycznych. Mamy salę wyposażoną w bardzo piękną kolekcję starych przedmiotów. Mamy pokoje gościnne. Także możemy na bazie tego gospodarstwa, które i tak by się nie utrzymało w sensie rolniczym, możemy prowadzić pożyteczną działalność, no i to czynimy. Znaczy, jeżeli chodzi o stadninę, to może przypadek zrządził, że rozmawiamy w przededniu jak gdyby jubileuszu 25 lat istnienia stadniny. Jesteśmy jedną ze starszych prywatnych stadnin koni rasy huculskiej w Polsce, z tym, że początkowo była to działalność stricte hodowlana. Utrzymywaliśmy stado klaczy, ogiera. Oczywiście podstawą prowadzenia działalności jest istnienie prawdziwego, że tak powiem, gospodarstwa rolnego, czyli posiadającego zarówno grunty uprawne, jak i zwierzęta, które powinny temu towarzyszyć. No, chciałem tylko zwrócić uwagę, że wieś nie tylko się wyludniła aktualnie, nie widać ludzi pracujących w polu, pracują maszyny, ale niestety tak samo zginęły z pejzażu wiejskiego zwierzęta gospodarskie. Dzisiaj można jechać wiele, wiele kilometrów i nie widzi się ani krowy, ani owcy, ani kozy, ani trzody chlewnej, ani koni. I to jest, powiedziałbym, taka przykra rzeczywistość, jaka zaistniała. Natomiast jestem głęboko przekonany o tym, że naszym gościom, którzy w większości wywodzą się z miast, bardzo potrzeba jest kontaktu z żywym zwierzęciem. Ja obserwuję, jak dzieci się przytulają i do koni, i do psów, i do kotów, i do owiec. To jest dla nich atrakcja sama w sobie, której teraz już nie mają ani w miastach i mają jej coraz mniej na wsi. Zwracamy szczególną uwagę w naszym gospodarstwie na pokazywanie naszym gościom, jak ważna jest kultura ludowa i dziedzictwo w ogóle kulturalne na wsi. Z pewnym przerażeniem
obserwuję, ile przepięknych zabytków architektury ludowej, pięknych strojów, melodii, zabytków kultury ludowej, ceramiki znika po prostu bezpowrotnie. Staramy się zobrazować nie tylko dawne dzieje i dawne życie w polskiej wsi, ponieważ jesteśmy stadniną koni huculskich. Bliska nam jest tak samo kultura huculszczyzny i staramy się ją promować. Posiadamy wiele bardzo interesujących zbiorów, zarówno rękodzieła ludowego, narzędzi służących do pracy, strojów, ceramiki ludowej. No, najpierw trzeba wełnę ostrzyc. Najlepiej jest to robić ze zwierzętami, które żyją na wolności, na pastwiskach, bo nie jest ta wełna zanieczyszczona, jak się chowa. Odchowuje owce w chowie alkierzowym, no to najczęściej ta wełna jest bardzo zabrudzona. Później tą wełnę się sezonuje, ona musi przez kilka dni się wypocić, oddychać. Później należy ją wyprać, żeby ją pozbawić tłuszczu, wyczyścić, wygręblować, żeby pozbawić zanieczyszczeń. I wtedy możemy przystąpić do przędzenia wełny albo za pomocą takich wrzecion najprostszych, które się trzyma za pasem i ciągnie się tą nić, albo kołowrotków, albo takich wrzecion nasiadkowych, których mamy również kolekcji kilka. I wtedy, kiedy ta wełna jest już gotowa, mamy motki wełny, trzeba przystąpić do kolejnej fazy, to znaczy barwienia wełny. I tutaj chcemy się posługiwać głównie barwnikami roślinnymi, naturalnymi, takimi, jakie były stosowane co najmniej kilkadziesiąt lat temu, unikając barwników syntetycznych. Głównie trzeba bazować na barwnikach roślinnych. Otóż jest dość bogata literatura etnograficzna, która podpowiada, jak gdyby, z których roślin dziko rosnących można pozyskać albo liście, albo korzenie, albo kwiaty, którymi należy barwić. No i z tej literatury korzystamy. Oczywiście byłoby ogromną przesadą, gdybym ja powiedział w tym momencie, że jesteśmy na tym poziomie, na jakim były gospodynie wiejskie 100 i 200 lat temu, bo one miały nieskończenie większą wiedzę na ten temat, aniżeli my. Dlatego zmuszeni jesteśmy, jak powiedziałem, korzystać z literatury etnograficznej i pomalutku budować swoją wiedzę. Mam nadzieję, że do jakiegoś przyzwoitego etapu w tym zakresie dojdziemy. No nie dalej jak wczoraj dokonywaliśmy wypieku chleba wiejskiego na terenie gospodarstwa. Okazją było to, że gościmy teraz cztery uczennice z Francji, które były bardzo zainteresowane tymi czynnościami, bo u nich już ta umiejętność zaginęła. Nauczyły się wyrabiać w dzieży drewnianej ciasto chlebowe. Trwało to dość sporo, około 2 godzin. Na drugi dzień, jak to ciasto wyrosło, dokonaliśmy wypieku bochenków chleba w piecu chlebowym. Z taką ciekawostką, że tak powiem, miejscową, tego wypieku dokonujemy na liściach z krzanu, które nadają specyficznego smaku tym bochenkom chleba. No, dla nich to była atrakcja sama w sobie. Dzisiaj mają dodatkową nagrodę w postaci tego, że na śniadanie mogą ten smaczny, a przede wszystkim bardzo aromatyczny chleb zjeść. Wracając do tego programu z owcami, to też taka ciekawostka. Coraz częściej spotyka się nawet na Facebooku, w internecie wiele ciepłych wzmianek na temat pasterskich psów rasy Border Collie.
No ale znowu, nie wystarczy oglądać tego psa na wystawie, liczyć jego medali, jakie ma zawieszone na szyi. Natomiast ciekawsze jest obserwowanie tych zwierząt w pracy, jak one potrafią przez kilometr czy dwa pędzić statko owiec oddzielnie, kóz oddzielnie, zapędzać w jedno określone miejsce. I to znowu, jak mówię, jest atrakcja sama w sobie dla turystów. Znikają ludzie ze wsi, znikają dawne zawody, dawne umiejętności. Niestety trzeba powiedzieć, że wielu ludzi zaczyna się jak gdyby wstydzić, że pochodzi ze wsi. Nie kontynuuje tych tradycji, głębokiej wiedzy, głębokich umiejętności, jakie kiedyś były. Ja wspomnę tylko, że niedaleko stąd było całe zagłębie wikliniarskie w okolicach Liszek, Rącznej. Ten zawód już zaczyna umierać, już stare dziadki jeszcze potrafią pleść ładne koszyki. Natomiast młodzi ludzie już to mają w nosie, mają lepiej płatne zawody w mieście, mniej uciążliwe, wymagające mniej starania, mniej czasu. No, taka jest jak gdyby cecha charakterystyczna współczesnych czasów. A szkoda, bo to były przepiękne umiejętności i przepiękne dzieła, jakie na wsi u twórców ludowych powstawały.